I naszym powitaniem witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy w miejscu, w którym pokonaliśmy kryształowego mędrca. Tam jeszcze jeden stoi, czarodziej. I ruszamy tutaj. To kolejna ścieżka, do której możemy się już teraz udać. Tu na dole można zejść, z tego co pamiętam, i tam jest jaszczurka, którą można, o tu, zaskoczyć. Poczuła się zaskoczona. Migoczący tytanit zdobyty. Dotknij plamy krwi. Tutaj chyba ktoś niewłaściwie skoczył. Tam na dole, nie, na dół nie można skoczyć. O, jeszcze jedna. Tata totalnie została zaskoczona. Migoczący tytanit, jeszcze jeden. Tu? Nie, czeka cię ukryta ścieżka. Dziękuję ci za to, dobry człowieku. A tutaj babcia. Nie lubimy babci. Myślałem, że to jeszcze jedna jaszczurka, a to po prostu tak zwane truchło. Stanowisko strzeleckie. I tak też może uczyńmy, co? Dobre. Niech ma. Weźmiemy... Chociaż nie, bo jak może lepiej by było do niej podejść i ją szybko załatwić. Załatwmy tego pana z klatką. No to jest ten mocarz. Jeden tu chodzi. Spadłem. Czy on tu spadnie? Babka się jeszcze nie obróciła. Weźmy sobie tutaj łuk. O, to sobie wybrałem. Jest celownik. Tak. Nie tu. Okej. Jeszcze jeden strzał. Dobra, pani została pokonana. Napijmy się i załatwmy tego chłopa. Czy to jest ten słabszy? Chciałem go pięściami bić. Tak. Cały komplecik. Teraz to co nad tobą. Bo zależy od której strony się idzie. Ale tu też wiem, pamiętam, że... A, tego w sumie nie muszę ruszać. Czy to ognisko? No raczej nie.
Mamy panią z głowy. Tu jest chyba ognisko gdzieś faktycznie. Ale wiem, że jest taki ostry zawodnik. O właśnie, mamy ognisko. Ognisko rozpalone. Odpocznijmy. Tam znowu pani jest od nowa, wszyscy są od nowa. Tu trzeba uważać, bo tu jest taki szybki zawodnik. Niby sobie chodzisz, niby tego, tamtego. Na szczęście jest blisko ognisko. Blisko ognisko. O, a tu jest taka ukryta dziurka. A my idziemy tu. Cały czas blokada. Bo nie pamiętam, jak tutaj było. Co było i kto był. A tu był to. Tarcza z herbem. Czy my, ta nasza tarcza jest najlepsza? O. Cięższa. Tylko o pół, ale... ma lepsze statystyki. Weźmy tarczę z herbem. Nie bójmy się tego. O, ten to jest zawodnik. Kruca bomba. Weźmy go, przyjmijmy go na dole. Tarczę z herbem mamy. Lepszejszą. Ja to w ogóle zmieniłem sobie tędy nie przejdę. Spodnie sobie zmieniłem, bo tamte były za ciężkie. Patrzcie, już biegnie. Łobuz jeden. On jest szybki. Ja ogólnie mam power. On robi coś takiego, że... O, to jest złe. Ci mocarze są mocarze jednak. Przyszła Gosia. Cztery butelki zostały. Patrzcie, jak mało życia mu zostało. A ten pieron da mi jeden cios i mnie pokona. I co? Nic się zostawił, ale on chyba jest tutaj nie tamten, tylko tu z dołu. Tak, on tu był, patrzcie ilu tu pokonał wrogów i on bronił tego. Popioły paladyna, które możemy zanieść do pani sklepowej. I teraz właściwie możemy się tu odżywić. Muszę odżywić. Byśmy jeszcze do pani sklepowej. On chyba nadal tam będzie, ale jak pobiegniemy od razu do góry, to będziemy się bić tylko z tym. O, mocarz. Kolejny mocarz. Półręczny wziął, żeby być silniejszym. Fajne jest to namierzanie, że właśnie... Patrzcie, ile ma siły.
Prawie mnie pokonał. Ten cios jest dobry. Mało życia, mało życia. Po co tyle? Wystraszyłem się go i wziąłem niepotrzebnie. O, co zostawił? Pajęcza tarcza. Pajęcza tarcza chyba, z tego co pamiętam, jest w miarę dobra, bo ma chyba dobrą absorpcję od... Trzymanie tarczy w lewej ręce pozwala na używanie umiejętności broni trzymanej w prawej. Taka sytuacja. A teraz pytanie za 100 punktów. Jeśli tu się odżywię i wyjdę, to czy ten pan na górze znowu tam będzie? Nie, na szczęście nie. Więc spokojnie zwiedzamy dalej. Tu nie pamiętam, gdzie była. Jeszcze jakaś kolejna... Nie było kolejne ognisko, chyba nie było dość... Nie jest dość blisko. Ojej. Duży pies. Łucznik. Spoko. Tu jest pies. Jest pies, ale dwa strzały i po psie. Możemy tędy przejść. Tego pięknie od tyłu zaszliśmy. Duża dusza. Pies już tu pomyka gdzieś go. Się zabłąkał. Chodź tu, chodź. Dużo tu w sumie tych psów. Patrzcie, tam jeszcze dwa stoją. Uważać, bo to jeden cios w plecy i po tobie, gościu. No właśnie, to chciałem uczynić, wywabić psa, bo psy są szybkie. A tu ciach od tyłu. Życie weźmy i spróbujmy dojść do... Czy tu ktoś jest? Wygląda, jakby ktoś miał być. Ale chyba nikogo nie ma. Teraz co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Pamiętam to jak przez mgłę, nie chcę niczego opuścić, ale tam chyba prosto w tej bramie ten chyba mu z głowy coś wychodzi. A nie, to jest chyba pan Bomba. Katedra Głębin.
coś jest do zdobycia. Otworzymy drzwi. Otworzymy. I ognisko. Jest ulubiony widok. Zawsze. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. W tym miejscu. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. W tym miejscu zaczyna się dodatek. Oh, don't mind me now, Ashen One. My lady lives in the cold land. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be. Wejdźmy tam. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Jesteśmy jeszcze za słabi. Powinienem powiedzieć, że jestem jeszcze za słaby, a nie za słabi. Ale chodzi o to, że ten pan właśnie, jak się z nim porozmawia, to przenosi do krainy Ariandel. I to tylko teraz po to się robi, żeby tam rozpalić ognisko. A potem będzie można wrócić. Zaraz skończę. O, widzicie? Tutaj weszliśmy. Tu jakiś koleś, który chce ze mną pogadać. Have you just arrived? How no. Very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle quick. A sweetly rotting bed. Tak, tylko że już co, stary? Przydałoby mi się ognisko. O, jest. Malowany świat Ariandel. Mroźna kraina. Ale teraz, jak tu odpoczywamy, to widzicie, mamy tutaj namalowany świat i już będziemy mogli się tu przenieść w każdej chwili. Tu mamy katedrę głębin i tak dalej, kaplicę oczyszczenia, ale jeszcze w tym odcinku szybko zróbmy to. Wróćmy do kapliczki zjednoczenia. I oddajmy pani sprzedawczyni popioły paladyna. Ariandel będziemy zwiedzać później, jak już trochę będziemy silniejsi.
Za mało mamy dusz, żeby zwiększyć poziom, ale dajmy popioły paladyna. Passing fine ash thou hast left this ash I only hope these new wares content. I ona ma teraz nową ofertę. Na przykład to osłabia truciznę oraz toksyny i to się może przydać. To kosztuje 500, a to 1000. Kupmy to. Nawet 9. Klucze, miecze, topory. Oj, ma tutaj nowe rzeczy. Ma nawet zbroję wygnańca i tak dalej. Wielki kapelusz mędrca. 10 tysięcy kosztuje. A myślę, że z czasem wykupimy sobie wszystko, co można, żeby... Aha, jeszcze tu chciałem zobaczyć, czy może mógłbym ulepszyć sobie swój miecz. Chyba... Potrzebuję jeszcze dwóch odłamków tytanitu. Ona nie sprzedaje chyba tytanitu. Nie, ktoś tu czasem sprzedaje tytanit. Ten pan? No, on ma żary, 7 żarów. Ale potem się mogą przydać, jak już nie będziemy mieli opcji. Tarcza rycerska. Buty, hełm rycerski. Ognista strzała i tak dalej. Dobra. Kto tu jeszcze nie wiem? Nie był. O, wiem, ten pan. Jak on się nazywa? Pielgrzym. Nie był na zdjęciu. Jeszcze jest, jeszcze jest. Z nim jak się porozmawia, to jest ten, co kiedyś go spotkaliśmy. I on pozwala nam na zwiększenie poziomu. Zwiększmy sobie może obciążenie, czyli udźwig. Żebyśmy mogli lepsze rzeczy nosić. Patrzcie, jeszcze raz możemy. To niech będzie udźwig. Jeszcze raz. You have it all will soon be clear. No już nie można. Be safe. To tutaj się pożegnamy. Do zobaczenia.